6 milionów złotych to pieniądze, które Krosno przeznaczyło na trwającą właśnie modernizację zakładu utylizacji odpadów. Na przełomie stycznia i lutego rozpocznie się rozruch technologiczny instalacji mechanicznego segregowania śmieci oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W 2021 roku będzie oddana instalacja biologicznego unieszkodliwiania odpadów. Do zamknięcia całego cyklu utylizacji brakuje spalarni, bo nie wszystkie odpady da się przetworzyć i powtórnie wykorzystać. W tym przypadku konieczne jest ich jednak termiczne unieszkodliwienie z odzyskiem energii. Patrząc na sytuację, jaka jest na rynku, można powiedzieć, że ona dzisiaj jest dramatyczna, dlatego że gigantycznie rosną ceny za zagospodarowanie tych odpadów z powodu takiego, że brakuje instalacji. Obecnie śmieci nadające się do spalenia z Krosna przewożone są do oddalonej o 300 km spalarni. Dlatego powraca plan budowy takiej instalacji na miejscu, przy okazji modernizacji zakładu unieszkodliwiania odpadów. Taka lokalizacja podniesie efektywność inwestycji, bo ciepło ze spalarni ogrzeje mieszkania. W takich miastach jak Bydgoszcz, Poznań czy Kraków nie ma problemu z jakimiś drastycznymi podwyżkami cen za zagospodarowanie odpadów, ponieważ oni mają swoje pełne systemy do zagospodarowania odpadów. Pełne to znaczy takie, gdzie mają również komponent odzysku energii z pozostałości po sortowaniu. Podobnie jak nowe instalacje w zakładzie unieszkodliwiania odpadów, również spalarnia ma być ultranowoczesna. Praca urządzeń nie będzie uciążliwa dla ludzi i środowiska, zapewnia inwestor. Z całą odpowiedzialnością mogę tutaj stwierdzić, że powietrze, które będzie wypuszczane z komina tego obiektu, w takich okresach grzewczych, gdzie mamy gigantyczne problemy przecież ze smogiem, to powietrze wypuszczane z komina tego obiektu będzie czystsze, aniżeli to, które będziemy pobierać do procesu spalania. Zapewniają to niezwykle rygorystyczne normy dla spalarni odpadów. Ta, którą planuje się wybudować w Krośnie, będzie utylizowała 20 000 ton odpadów rocznie. Koszt jej budowy oszacowano na 70 milionów złotych.